Cześć wszystkim, witam z nadwody. Przyjechałem nad kanał niedaleko Bydgoszczy na zaproszenie Radka. Cześć Kądziu, dziękuję Ci bardzo, że przyjechałeś w końcu. Ja dzięki za zaproszenie. Radek kilka dni temu wysłał mi zdjęcia pięknych okazów płoci i jazi poławianych na tym kanale. Stąd zdecydowałem się przyjechać. Prawie 500 km jednak, czego się nie robi dla ryb, dla możliwości powalczenia z pięknymi rybami. Tak więc jestem. Spróbujemy powalczyć. O łowisku wiem niewiele, tak więc może Radek coś opowie o wodzie, a ja chętnie posłucham. Dokładnie znajdujemy się na kanale górnonoteckim, niedaleko Bydgoszczy. Jest to kanał około szerokości 30 metrów. Dominują tutaj ładne płocie, jazie, jest dużo też krąpia. Zdarzają się sporadycznie okonie. Dno jest twarde, tak jak zauważyłeś. Nie jest tutaj za głęboko, tak, bo głębokość do 2 metrów. Dno praktycznie równe z minimalnymi tutaj jakby wahaniami dna o centymetr, o dwa, także myślę, że tu będzie dzisiaj bardzo dużo ryby, jest odpowiednia pora. No i mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy pojedynek Konrad kontra Radek. Zobaczymy. Żeby był smaczek, proponuję zorganizować zawody mini. Nie ma problemu. O największą rybę, nie wagowo, tylko liczy się jakość, nie ilość. Więc ten, który złowi większą rybę, wygrywa. Przegrany myje wiadra. Przyjmuję wyzwanie. Mam brudne wiadra, więc chętnie. Ja mam akurat 300, ale postaram się je tak ubrudzić do końca naszych dzisiejszych zawodów. Bentonik już od tamtego roku zaschnięty, więc trzeba skrobać. Damy radę. Dla Was również przygotujemy mini konkurs, mini zawody. Będzie polegało to na wytypowaniu najdłuższej ryby dzisiejszego dnia, najdłuższej ryby złowionej, czy to przeze mnie, czy przez Radka. Więc należy podać osobę, która złowi tą najdłuższą rybę oraz wynik w milimetrach. Dla wygranego przygotowaliśmy dwa pakiety startowe Matrixa, więc liczą się dwa wytypowane wyniki. Od dnia premiery 7 dni czas trwania konkursu, więc zapraszamy do zabawy. A warunkiem wzięcia udziału w konkursie są? Oczywiście trzeba subskrybować nasz kanał na YouTubie i nie moderować komentarza. Oczywiście, liczy się tylko jeden komentarz dodany. No i komentarz ma być pod filmem, nie na jakichś innych stronach, tylko tak, na YouTubie. Na YouTubie pod filmem, dokładnie. To Wam tyle. Życzymy miłego seansu, a my i zapraszamy wygrania na łowienie. Swoich zawodów. Tak jak my mamy swoje, tak Wy macie swoje. Oczywiście. Pierwszą rzeczą, jaką robię po przyjechaniu nad wodę, jest rozłożenie tyczki i sprawdzenie dna, tak żeby wybrać odpowiednie stanowisko do rozłożenia kosza. Więc rozkładam tyczkę, zestaw, przyczepię gruntomierz i sprawdzam, gdzie tu się ulokować. Nigdy tutaj nie łowiłem, więc nie wiem, gdzie usiąść, czy jest równe dno, czy nie. W przeciwieństwie do Radka, pierw gruntuję stanowisko. Gruntomierz ciężki, tak żeby dokładnie sprawdzić dno. Jest płytko. Nieco ponad 1,5 metra głębokości. Dno równiutkie jak blat. Już rozumiem, dlaczego Radek bez gruntowania rozłożył podest. Dzisiaj ja siedzę na otworku, Radek siedzi na zamku. No, bardzo równe dno. Nie ma do czego się przyczepić. Dobra. Tak więc rozłożę się tak jak Radek w pierwszym lepszym miejscu.
Tak jak Konrad Wam wspominał prędzej, ja postawiłem od razu kosz w tym miejscu, które mi odpowiadało. Dosyć często jeździłem na ten kanał, wiem, że dno jest tutaj równe. Teraz w zasadzie sprawdzę tylko gruntomierzem, parę razy przepukam dno, zobaczymy, czy sprawdza się to, co zawsze. Nie jest tutaj za głęboko, bo około 2 metrów ten kanał ma głębokość. Uciąg od grama do 4 w zależności od tego, jak deszcze popadają, jak śluzowi puszczają tą wodę. Czas rozłożyć zestawy. Z informacji, jakie otrzymałem od Radka, kanał miał płynąć tak około 2 do 4 gramów, więc zestawy zrobiłem od 0,8 do 4 gramów właśnie. Teraz czas rozłożyć zestawy. Do gruntowania rozłożyłem spławik gramowy i myślę, że to jest optymalna gramatura jak na moje łowienie. Tak więc rozłożę jeszcze spławiki 0,8, 1,5, 2 i 3 gramy na stopa. W zupełności wystarczy. Czwórki chyba nie będę rozkładał na razie. Jest to trening, więc w trakcie łowienia będę mógł sobie rozłożyć, jak zajdzie taka potrzeba. Zestawy są zbudowane na spławikach z metalowym kilem i szklaną antenką, tak żeby były dość delikatne. Żyłka główna Power Micron 0,12 mm. Obciążenie główne dość wysoko. W tych lżejszych zestawach myślę, że jakieś 50 cm od śruciny sygnalizacyjnej do obciążenia głównego. W cięższych zestawach jest niżej skupione, tak żeby szybciej dolatywało do dna. Jakby była jakaś drobnica lub zwiększył się uciąg, ma to nam pomóc dobrać się do tych większych ryb. Dobra, sprzęt mamy już rozłożony, zaczynamy się przygotowywać do łowienia. Radek już pomieszał towar, zrobił zanętę glinę, ja jeszcze nawet nie zacząłem, tak, ponieważ bawiłem się w gruntowanie stanowiska, przygotowanie bardziej rozsądne. Radek wszystko już wie, to jego woda, przyjechał, rozłożył się, nie musiał się gruntować, już ponęcone stanowisko ma pewnie. Od tygodnia górka z kukurydzy usypana, także spodziewamy się jazi dzisiaj wielkich, bynajmniej u mnie, nie wiem jak u Konrada. Zrobimy sobie mini konkurs, kto złowi dłuższą rybę, ten wygrywa, przegrany myje wiaderka, więc zaraz się pomieszam i będziesz mógł sobie od razu namoczyć te wiaderka. Dobra, dużo barwnika czarnego daj, to wtedy tak, będę miał trudniejszą pracę dzisiaj. No i będziemy się bawili. Ja na dzisiejsze łowienie przygotowałem 6 paczek gliny. Będzie się na to składało 3 opakowania wiążącej standard i 3 jezioro. Jest to mieszanka na bazie ziemi torfowej. Więc glinę dosyć lekką w porównaniu do Radka, który samą glinę wiążącą przygotował. Tak, u mnie jest wiążąca brązowa sama, jest 7 paczek, nie jest domoczona, nie będzie aż tak bardzo mocno wiązała, będzie się bardziej obsypywać. 2 kilo zanęty leszczowej, dodałem do tego troszkę pieczywa, fluo i konopi mielono-prażonej, myśląc o płociach. Dobarwiłem ją na czarno, pożyczyłem trochę barwnika od Konrada i taki prosty towar. Tak, ja będę namaczał zanętę gardą z kanalem, zrobię aż 3 kg, dodam jeszcze trochę epicyny i atraktora Rotaugen. Nigdy tu nie łowiłem, ale z tego co Radek opowiadał, są piękne płocie, piękne jazie i na te ryby się nastawiam. Mamy sporo robactwa z firmy Jokers 24, ochotka Jokers, trochę pinki, kastera, więc arsenał jest. Tak. Nie zapomnijmy o gnojakach, które uciekają nam dzisiaj. Jak będą jazie, tak, to na pewno będziemy ich tutaj srogo kroić. Zobaczymy, co z tego będzie. Radek siedzi na zamku, ja siedzę na nadworku. Więc obaj mamy skraje. Zobaczymy, który będzie lepszy. No. Dobra, ja muszę się mieszać, bo Radek już pomieszany, a ja jeszcze ja się nie przetrę. Zacząłem. Więc...
towar zrobię 1 do 1, czyli 8 litrów zanęty, 8 litrów gliny i 2 litry gliny zostawię sobie do nęcania kubkiem czystym robactwem. Towar dość ofensywny, w przeciwieństwie do Radka, który ma więcej gliny, mniej zanęty. Zobaczymy, co dzisiaj się sprawdzi. Ja w porównaniu do Konrada przygotowałem dużo mniej zanęty, za to więcej gliny. Są tutaj 2 litry czystej zanęty i 7 litrów gliny wiążącej. I to pójdzie z ręki. Do tego mam przygotowane 3 litry samej gliny wiążącej, w których skupię bardziej ryby, podam więcej robaków. I to mój taki prosty towar na dzisiaj, takie proste łowienie. Zobaczymy, co się bardziej sprawdzi, czy większa ilość robaków, czy większa ilość zanęty. Czas pokaże po prostu. Mamy około 2 garści kastera do mieszanki. Garść porządną jukersa, może troszeczkę więcej. I parzonej pinki troszkę, żeby było. Do przygotowanej mieszanki 1 do 1 dodaję solidną garść, a nawet dwie konopi gotowanych. Oprócz tego idzie naprawdę solidna garść kasterów, dobre 100 ml. Oraz około setki jokersa. Tak bogatą mieszankę mam dostępnego nęcenia. Sporo towaru. Teraz dokładnie to wszystko wymieszam i zaczniemy kleić różne konsystencje. Wyszło mi tu około 10 litrów tej mieszanki, więc myślę, że wylepię tutaj około 15 do 17 kul. Co 4 kule będę je troszeczkę dowilżał, żeby wolniej pracowały, dłużej się nam rozmywały w łowisku, były bardziej tęgie. Postaram się dzisiaj nie używać bentonitu, nie będzie to aż tak bardzo mocno doklejone, żeby to miało długo stać. Będę raczej więcej donęcał niż Konrad. Zobaczymy, czy więcej. Co tam masz pod pazuszką jeszcze? Dodałem teraz trochę kolera. Jest to klej szary, który ma właściwości klejące tylko poza wodą. Ma to na celu ulepienie łatwo kuli, które w wodzie szybko zaczną pracować, ścielić się pod nie. Z racji, że nie są to zawody, to będę sobie co kilka kul także dodawał niewielką ilość wody, tak żeby zrobić różne konsystencje. Znaczy, nie są to zawody. Są o mycie wiader, ale to już praktycznie są przesądzone, więc nie ma co się spinać. Tylko bez Ludwika myjemy. Słuchaj, postaram się być dzisiaj gościnny dla Ciebie. Zobaczymy, jak Ty mnie zaprosisz na swoje łowisko, czy równie będziesz tak gościnny jak ja. Zastanawiam się, czy Cię zaprosić. Po dzisiejszym dniu, rozumiem, twierdzisz? O, koniada. No niestety jedna ryba mi się zerwała, dosyć fajna.
Po tej rybie mam teraz same małe okonki. Staram się z tego jakoś wybrnąć, ale no jest ciężko. Konrad złowił fajną płotkę, już taką naprawdę przyzwoitą. Myślę, że pora zmienić haczyk na mniejszy. Skoro są same okonie, może coś wydłubiemy. Jak na razie jest dobrze. Z tego względu, że Radek spiął ładną rybę. Więc to jest korzystne dla mnie dzisiaj bardzo. A tak na serio to szału na razie nie ma. Jedną płoteczkę złowiłem, taką ciekawszą. O, jest teraz ładniejsza rybka. Taka, po które tu przyjechałem. Ryby biorą dość delikatnie, na najlżejszy zestaw, jaki rozłożyłem. Malutki haczyk, ale co ciekawe, nie na ochotkę. Nie będę mówił na co, bo Radek usłyszy. Nie no, na pineczkę biorą te ryby. Tym razem troszeczkę mniejsza od poprzedniej. Ale już całkiem przyjemna. Teraz donęcam. Kilka małych kulek idzie do kubka, żeby nie poszyć ryb, których jest w łowisku sporo, jednak są dosyć małe. Mam zamiar teraz poprzez donęcanie sprowokować ryby do lepszej aktywności. Ściągnąć te większe sztuki z pole nęcenia, które tutaj już są, bo już kilka tam ładniejszych płotek też udało się przechytrzyć. Teraz wyjadę kilka razy takimi malutkimi kuleczkami. Ogólnie dosyć często donęcam w procy. Strzelam luźnymi przynętami, ponieważ liczę, że jakiś jasiak się zakręci w polu. Czy są szanse, tego nie wiem. Trochę konopi luźnych z kubka też podaję i kasterków. Nawet parę pinek dam z tego kubeczka. Trzeba pilnować, żeby się piasek nie dostał do złącza, bo można sobie uszkodzić wędkę. Z racji tego, że mam sporo luźnych przynęt, to wysypuję je znacznie wyżej nęconego łowiska. Łowię lekkim zestawem na pływaka. Szukam tych ryb naprawdę wszędzie. Zestaw 0,6 grama. Chociaż wydaje mi się nawet za ciężki tutaj.
ładną rybę. Bardzo możliwe, że to chyba jaś albo płoć. Bije w szczytówkę. Oczywiście na jedną ochotkę. Mały haczyk. Jak to zwykle bywa. Większe ryby są bardziej cwane. On myślę, że to może być największa ryba dzisiejszego dnia. Przynajmniej tak się zachowuje. Jest dość ciężka. Idzie przy dnie teraz. Chyba płoć, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. No, fajna ryba. O! Co to jest? Czy to jaś? No, odjechał teraz na 5 metrów guma. No, jest fajnie już. Już jest ciekawie. Nie chcę holować siłowo, ponieważ mam haczyk numer 22 i przypon 0,07 mm. To jest jaś. Nie jest to wielka ryba, ale na pewno największa dzisiaj. Jest mój. O tak. No i już mi się dzisiejszy przejazd podoba. Zapięty za sam koniuszek. No. Ciekawe, czy zgadniecie, ile mierzy. Chyba, że będzie coś jeszcze lepszego, ale już jest fajnie. Więc Radek, musisz spiąć pośladki. Tak jest. Cały czas poluję. Poluj. Zapiąłem jakąś fajniejszą rybkę. Ja większe płocie łowię we Wrocławiu niż ten jaś. Przed chwilą Konrad złowił fajnego jazia. Zobaczymy, co to będzie u mnie. Tak, większa płotka. Nie taka ogromna, ale cieszy. Mam go pod kontrolą. Haczyk numer 22, przypon 07, więc mam go pod kontrolą. No jest zabawa, no co mam powiedzieć. Mam kabana. Jestem gościnny. Zaraz kaban będzie miał mnie. No jest fajnie teraz. Myślę, że jest lepszy od poprzednika. Sypałem i przyszły do papu. Myślę, że to jest jaś. I to nie fasola. Jest jasik, już go widziałem. Nie, płoć! Co ty mówisz? Płociula. No, nie wiem, czy nie lepsza od tamtego jazia. Płociulka. Taka już z 70. Taka prawie, że wrocławska. Tak jest. Takie ryby to ja lubię. Thank you.
przed chwilą sprawdzaliśmy z Konradem GoPro, jakie mamy ryby w łowisku. U Konrada dominują jazie i duże płocie, natomiast u mnie okonie z leszczami się biją i teraz widać odmienne dwie taktyki nęcenia. U Konrada znacznie więcej zanęty, są płotki, u mnie więcej robaka, więcej gliny i są okonie i leszczyki. Coś zaciąłem, ale na pewno to będzie okoń. Ciężko dzisiaj te ryby zmusić, żeby pobierały nam przynętę. Okonie obżarte jokersem. Przestajesz strzelać i jest lipa. Zaczynasz strzelać? Przestałem strzelać, zapomniałem się. Przestałem łowić. Teraz założyłem dwie ochotki. Staram się ten zestaw bardziej na stopa przytrzymać. Może jakoś skusimy te leszczyki. Siedzi? Konrad zapiął rybkę. Na trzy kastery. Na trzy kastery. O, może być coś ładnego. Lipa. Takie ryby to ja na... Dla kotka tylko. Dla kotka? Tak. Jak tu skłonić tego lina? O, jest branie. Na pewno znów okoń. Tak, na pewno okoń. A jednak nie, mały leszczyk. Nie no, tu przypon 009 to. To wytrzyma. 19, to nie jest tak źle. Co ja wam powiem, jest pięknie. Mamy super jazia, na pewno jazia, który połakomił się na skromne 7 pinek. Teraz idzie do brzegu. Po wpuszczeniu GoPro na dno i zobaczeniu, jakie tam ryby pływają, zaczęła się typowa selekcja. Przestały mnie interesować te poteczki. Jest ryba, fajna. Chodź tutaj. Trochę za krótko się rozpiąłem. Ale jest do zrobienia. Myślę, że nie jest ogromny, ale już jest przyjemny. Po takie ryby tutaj przyjechałem i myślę o tych rybach. Płoć! To jest płoć! Ha! Ty! Ale płoć! Yeah! Te jazie to są malutkie przy tej płoci. Mówiłeś, że we Wrocławiu są większe. No, we Wrocławiu są większe, ale nigdzie w Polsce poza Wrocławiem takiej ryby nie złowiłem. To już od dzisiaj wiesz, gdzie przyjeżdżać. No, może tu jeszcze przyjadę w takim wypadku. Na wiosnę, na rewanż. Jaką wiosnę? Za tydzień. No, jaka mamusia. Chodź tutaj. Za krótko się rozpiąłem, no. Chodź na kosz. A tam poczeka. Nie pali mi się. Jest. O, piękna. No, ciekawe, czy zgadniecie, ile ma centymetrów ta ryba. Piękna płociurka. No, super rybka. To jest to, co w wędkarstwie kocham najbardziej. Czyli łowienie, no, okazałych ryb. Takie płocie nie zdarzają się zbyt często.
Jest świetna ryba. Ciekawe, czy płoć, czy jaś. Nie wiem, co bym bardziej chciał. Te ryby są bardzo waleczne. Płoć. Jest. Ja ci kręcę. 500 plus. Super rybka. No widzę, Konrad, że ubogo nęcisz dzisiaj. Tak. Same małe ilości towaru. Tak jak lubię. Jak często mi się zdarza. Powiem ci, że na następne łowienie przygotuję ci taki specjalny 1,5-litrowy kubek. Może być? Może być, nawet 2-litrowy. Dobrze. Ale to będzie dla mnie czy dla ryb? To będzie dla ciebie. A, no to bardzo dobrze. Powiem ci, że moje okonie polubiły się. O, to nie okoń. No, piękny leszczor. Chyba największy twój dzisiaj. Oj, chyba tak. Moje okonie się polubiły z tym gnojakiem dzisiaj. No i mamy efekt łowienia. Dwie różne taktyki. Dwa różne wyniki. Tak jest. Piękne jazie u Konrada, u mnie niestety sama drobnica. No a jakie płocie, proszę zobaczyć. Płocie są przeogromne dzisiaj, tak, to prawda. Jaziki to jak jaziki, ale płocie. Piękne. To co, Kąciu, gratuluję jeszcze raz. Mam nadzieję, że cię dobrze ugościłem tutaj od samego początku do końca. Jako tako było fajnie. Jestem zawsze gościnny, znasz moją gościnność, także i tutaj nie zawiodłem w dniu dzisiejszym. Może podsumujmy to, no, kwestia taka, co ci zadziałało, co ci nie działało. Działało mi wszystko, co nie robiłem, to mi działało. No właśnie. Nie no, trzeba było być lekkimi zestawami. 0,6 grama do 1 grama. Teraz złożyłeś się od 1,5 w górę. Od 1,5 w górę, tak. Od 1,5 do 4 w górę, no właśnie, miałem dzisiaj zestawy. Rzecz. Druga rzecz. Ja łowiłem na dużą ilość zanęty. Ja łowiłem na małą ilość zanęty i dużą ilość gnojaka z kolei. Ja nie dawałem w ogóle gnojaka.
dawałem dużą ilość pinki, kastera, tak. Luźnych przynęt, strzelałem z procy, wabiłem te ryby, szukałem tych ryb. Dokładnie. U mnie towar był taki bardziej tęgi, leżący. Który... I prowokujący okonie. Tak, i te okonie niestety dały tutaj górę, no nie dały po prostu połowić. Przerzuciłem, nie wiem, z 200 okoni pewno dzisiaj, jak nie lepiej, tak? A u ciebie, no może z garstkę można naliczyć tych okoni. No, z 10 może złowiłem. No właśnie. No fajnie, fajnie. Cieszę się, że tych jazi połowiłeś. Ja tutaj tych jazi już też sporo złowiłem w swoim życiu, no a ty byłeś pierwszy raz, no i te jazie ci pięknie odpaliły, tak? No całkiem nieźle. Myślę, jakby tu jeszcze... Ja też myślę, że jakbym ustawił się typowo na jazie, nie szukałbym tych płotek, to byłoby ich więcej, gdybym zakładał tych 10-12 pinek na haczyk, tak. Fruwał tym zestawem, to pewnie byłby lepszy wynik. Na koniec tak zacząłem robić, trzy jazie złowiłem. No widziałem właśnie, no. Powiem ci szczerze, że jestem bardzo zdziwiony. Zawsze tutaj jazie łowiliśmy na dwie ochotki, na jedną ochotkę. Bardzo delikatnie te ryby brały, a ty tu dzisiaj przyjeżdżasz, walisz z partyzanta, dużo pinki strzelasz, 15 pinek na haczyk w net i piękne jazie ci wchodzą, no, naprawdę. Tak zawsze łowiłem jazie i zawsze to działało. I tutaj też to działa teraz i myślę, że jak kolejny raz przyjadę, też będę musiał to sprawdzić. No to przyjeżdżaj, sprawdzisz, dasz znać. Dam znać. Jeszcze raz gratuluję. Dzięki mam nadzieję, że kolejnym razem spotkamy się. Coś na ciebie czeka jeszcze? Oczywiście, wiaderka umyję, tak jak obiecałem. No, jedziemy na obiad. Tak jest. A was zapraszam do subskrypcji, komentowania, brania udziału w konkursie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.